Te rzeczy jeszcze 10 lat temu po prostu nie istniały. I ja wiem, że technologiczny postęp dzisiaj nikogo nie zaskakuje i że kiedyś to po prostu jeździło się na rowerze, grało w piłkę, przy trzepaku i robiło jeszcze wiele innych rzeczy. Ale jeśli myślisz, że zdajesz sobie sprawę z tego, ile rzeczy, które dzisiaj robisz bez jakiegokolwiek mrugnięcia okiem, nie istniało jeszcze kilkanaście lat temu, nawet się nie śniło nam, żeby je używać, a dzisiaj totalnie uznajemy to za po prostu normę, no to możesz się dość mocno zaskoczyć. A jeśli chcesz wiedzieć, jakie dokładnie rzeczy mam na myśli, no to zapraszam na dzisiejszy Technoranek. Technostrefa zaprasza na Technoranek. Na bieżąco z technologią. Jeśli tak się nad tym wszystkim zastanowić, to każdy z nas ma dzisiaj w ręku smartfon, czy smartfon w kieszeni. Telefon łączy naprawdę wiele funkcji, wiele urządzeń w jednym, które kiedyś trzeba było mieć jako zupełnie osobne urządzenia, a kiedyś wcześniej to w ogóle nie istniały. Tak, ale mowa oczywiście o nawigacji, z której niemal każdy korzysta, z odtwarzacza muzyki, z którego dzisiaj każdy niemal korzysta, z komputera, na którym można robić różne rzeczy, ale głównie chociażby przeglądać internet, robić notatki. Wiele osób ma też w telefonie przypiętą kartę płatniczą, więc można by powiedzieć, że zastępuje też również telefon portfel. No i wiele, wiele innych rzeczy, no nie wspominając o aparacie i o kamerze. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to wszystkie usługi, z których wielu z nas korzysta i wszystkie aplikacje takie jak Netflix, Uber, Pyszne, Tinder, no i Google Maps i wiele, wiele innych. Ale wielu tych innowacyjnych, technologicznych rzeczy nie byłoby tutaj dzisiaj z nami, albo przynajmniej nie powstałyby w tych latach, w których powstały, gdyby nie, uwaga, uwaga, program kosmiczny. Wiele urządzeń, jak na przykład nawet zwykłą bezprzewodową wiertarkę, czyli wiertarko-wkrętarkę, zawdzięczamy właśnie misjom kosmicznym, więc dzisiejsza technozagadka właśnie do tego nawiązuje. Technozagadka. Skoro połączymy dzisiaj przeszłość z teraźniejszością, no to mam ciekawą technozagadkę, a mianowicie zastanów się i napisz w komentarzu, w którym roku wystrzelono sondy Voyager 1 i Voyager 2. Czekam na Twoją odpowiedź w komentarzu, a rozwiązanie zagadki pod filmem. Słuchasz podcastu Technoranek. A skoro już o Tinderze wspomniałem, no to może od niego zaczniemy. Dzisiaj randkowanie opiera się głównie o różnego rodzaju aplikacje. Tinder jest takim flagowym, najbardziej popularnym przykładem, ale jest tego znacznie więcej. I ja uważam, że to jest generalnie dosyć negatywne zjawisko, bo ludzie coraz mniej mają takiego interpersonalnego kontaktu, zamykają się w sobie, są coraz bardziej introwertyczni, no i to wszystko generalnie trochę mi przypomina wizję z filmu, jak on ten film się nazywał? Z Sandrą Bullock i Sylwestrem Stallonem, gdzie naprawdę okazało się, że w ogóle praktycznie nie było takiej bliskości pomiędzy ludźmi, już nawet nie chodzi o taką interpersonalną komunikację, ale nawet te kwestie intymne zostały przeniesione do wirtualu. No, czy to się wydarzy w rzeczywistości? Możesz się zastanowić i napisać w komentarzu, jeśli masz ochotę podzielić się swoją opinią. W każdym razie z Tindera korzystamy od 2012 roku, czyli od ponad 10 lat. Oczywiście globalnie, no bo od kiedy to weszło do Polski, to minęło troszkę mniej czasu. I co ciekawe, Tinder powstał na uniwersytecie jako projekt studencki i zobaczcie, jak zmienił całą naszą rzeczywistość. Początkowo miała być to aplikacja do oceniania innych studentów. Przypomina mi to Facebooka, ale szybko przekształciło się w platformę randkową. Jestem ciekaw, ile osób na świecie faktycznie poznało kogoś w 2012 roku za pomocą Tindera i są ze sobą te osoby razem do dzisiaj. No ale niestety, jak wiesz z innego odcinka Technoranka, każda korporacja, która dochodzi do pewnego sukcesu, zaczyna się stosunkowo psuć i tak samo też się stało z Tinderem. Wprowadzono różnego rodzaju opcje plus, generalnie, żeby po prostu jak najwięcej korporacja mogła zarobić. No i mają niedługo wprowadzić w ogóle subskrypcję, która ma kosztować aż 2000 zł miesięcznie. Ciekawe, czy ktokolwiek się na nią zdecyduje. A skoro mówimy już o pięknych zdjęciach i ludziach, którzy wrzucają swoje zdjęcia do internetu, to robią to nie tylko na Tinderze, ale i na Instagramie, który jest jeszcze starszy, bo powstał w 2010 roku. Twórcy Instagrama inspirowali się prostotą i natychmiastową obróbką zdjęć, tak żeby wyglądały niczym takie fizyczne fotki z aparatów typu Polaroid. Chcieli stworzyć aplikację, aplikację, która pozwalałaby użytkownikom łatwo edytować i dzielić się swoimi zdjęciami. Początkowo Instagram był po prostu aplikacją do edycji zdjęć. Szybko przekształcił się jednak w pełnoprawną platformę społecznościową, co podchwycił Facebook i go wykupił. I nie wiem, czy wiesz, ale codziennie na Instagramie publikowanych jest ponad 1,3 miliarda zdjęć. To jest astronomiczna liczba. A swoją drogą na Instagramie możesz też nas zaobserwować, bo czasami tam naprawdę śmieszne albo i ciekawe i interesujące rzeczy wrzucamy. Także zapraszam. Kto nie korzysta dzisiaj z Netflixa? Swoją drogą niedawno wrzuciliśmy bardzo ciekawy film z trikami na Netflixa, także jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zachęcam. Co prawda Netflix jako firma powstał znacznie wcześniej, bo jeszcze w 1997 roku, czyli jeszcze przed 2000 rokiem, ale wtedy zajmował się nietypową sprzedażą kaset w ramach subskrypcji. Więcej o tym opowiadałem w innym odcinku Technoranka, do którego odsyłam. To był dokładnie numer 32. Netflix, jakiego znamy dzisiaj, miał swój początek w 2007 roku. Wtedy uruchomili oni platformę streamingową, czyli Netflixa, jakiego znamy dzisiaj. Oczywiście na początku dostępnego na komputerach. Dopiero później były aplikacje na telefony i na telewizory. Także wyobraźmy sobie tę sytuację, że dzisiaj siadasz do telewizora, włączasz swoją aplikację VOD, niezależnie czy jest to Netflix, czy jakikolwiek inny HBO, Sky, Showtime, cokolwiek, i zastanawiasz się, co tu dzisiaj obejrzeć. I teraz zestawmy to z sytuacją, gdzie ja jeszcze 15-20 lat temu, kurde, 15 to już mogło być dłużej, no załóżmy 20 lat temu chodziłem do wypożyczalni, nawet nie płyt DVD, ale kaset VHS, bo wtedy były magnetowidy, odtwarzacze kaset filmowych na taśmę, po prostu na zwykłą analogową taśmę, i chodziłem do tej wypożyczalni, patrzyłem na półce, na okładki, no zresztą pewnie wielu was również, wybierałem dany film, najczęściej to był albo Jaś Fasola, albo Harry Potter, albo co tam jeszcze było, Batman chociażby, o tak, Batmana bardzo lubiłem wypożyczać. Brałem tę kasetę, płaciłem za tą jedną kasetę, szedłem z nią do domu, oglądałem ten film i na drugi dzień na przykład szło się oddać albo wymienić na coś innego. Także zestawmy sobie te dwie sytuacje. To było niedawno, to było jeszcze 15-20 lat temu, a dzisiaj siadamy i po prostu oglądamy co chcemy i często nawet więcej czasu spędzamy nad wybieraniem co chcemy obejrzeć niż nad oglądaniem. Jaki to jest postęp, jaki to jest przeskok, to jest coś absolutnie niewyobrażalnego dla mnie osobiście. A teraz czas na kolejny stały segment serii Technoranek, czyli Techno-ciekawostkę. Techno-ciekawostka. Pytałem cię wcześniej, w którym roku wystrzelono sondy Voyager 1 i Voyager 2, także cały czas technozagadka jest aktywna i zachęcam do odpowiedzi w komentarzu. Natomiast to, co zostało na nich umieszczone, było bardzo ciekawym i również technologicznym osiągnięciem. Była to mianowicie Voyager Golden Record, czyli złota płyta umieszczona na pokładzie sond Voyager 1 i Voyager 2. Zawiera ona dźwięki i obrazy mające przedstawić różnorodność życia i kultury na planecie Ziemia, a także pokazuje, to może nie jest zbyt mądre, drogę i w zasadzie miejsce w Układzie Słonecznym, gdzie znajduje się Ziemia. Czyli jakby jacyś kosmici to kiedyś znaleźli, to mogą do nas łatwo dotrzeć i nas zbombardować. Jest to swego rodzaju taka przysłowiowa wiadomość w butelce, którą się czasami wrzuca do morza czy do oceanu dla właśnie potencjalnych obcych, inteligentnych cywilizacji, które mogłyby natrafić na sondę Voyager albo która by się rozbiła gdzieś na jakiejś innej planecie. Na płycie znajdują się nagrania muzyki z różnych kultur, dźwięki natury, pozdrowienia w wielu językach, także w języku polskim. Witajcie, istoty z zaświatów. Oraz zdjęcia przedstawiające życie na Ziemi, w tym ludzi. Słuchasz podcastu Technoranek. A z innych niewyobrażalnych rzeczy mówiłem już o tym, że płacimy telefonem. Ale zanim żeśmy płacili telefonami, zanim bliki i inne płatności mobilne, Google Pay, Apple Pay powstały, to w 2008 roku powstał Bitcoin. I został stworzony przez anonimową osobę lub grupę osób, bo do dzisiaj nie wiadomo, pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Została ona stworzona w formie protestu przed scentralizowanym systemem bankowym, a w zasadzie systemami bankowymi na całym świecie i miała zostać niewinną cyfrową walutą, która dzisiaj stała się tak naprawdę rewolucyjną finansowym środkiem wykorzystywanym nie tylko przez osoby prywatne, nie tylko przez przestępców, nie tylko przez osoby, które chcą ukryć swoje transakcje, Oczywiście mają do tego pełne prawo, bo pieniądze są przecież prywatnym środkiem, ale również przez wielkie korporacje i rządy i przez takie osoby jak najbogatszy na świecie Elon Musk. Jeden bitcoin jest warty aktualnie w zależności od kursu około 200 000 złotych i wyobraź sobie, że w 2010 roku ktoś kupił dwie pizze za 10 000 bitcoinów. Jeśli przeliczyć by wartość tych bitcoinów na dzisiejszy kurs, to byłaby to najdroższa pizza świata, a w zasadzie dwie pizze świata, bo kosztowały około 2,3 miliarda złotych. Szacuje się, że około 15% wszystkich bitcoinów, które zostały wykopane, przepadło przez to, że dana osoba utraciła dostęp do swojego portfela. Albo zapomniała hasła, albo zgubiła dysk, cokolwiek. No a skoro jesteśmy przy bitcoinie, no to zostańmy w tematach finansowych. Jedna z pierwszych publicznych demonstracji Apple Pay'a odbyła się w kawiarni Starbucks. To swoją drogą kolejna rzecz, która kiedyś totalnie nie istniała, a dzisiaj każdy chwali się swoją kawą ze Starbucksa na Instagramie, płacąc wcześniej za tę kawę iPhone'em. To też jest generalnie trochę nienormalne, biorąc pod uwagę, że w latach 90. płaciło się gotówką, nie było żadnych sieciowych kawiarni, a tym bardziej nie było smartfonów. W każdym razie właśnie wtedy już Tim Cook, a nie Steve Jobs, czyli prezes Apple, zaprezentował światu, jak łatwo i szybko można zapłacić za kawę za pomocą iPhone'a. A odbyło się to w 2014 roku. Oczywiście dzisiaj samo Apple Pay to tylko część ekosystemu Apple i portfela Apple, do którego można podpiąć tak naprawdę wszystko, w tym klucz do samochodu, kartę pokładową do samolotu, czy też chociażby klucz do domu, mieszkania. Ale Google Pay było szybciej, bo w 2011 roku już Google Pay działało i można było podpiąć kartę do swojego smartfona, aczkolwiek zanim to się rozwinęło do takiego poziomu, no to naprawdę minęło sporo czasu i można powiedzieć, że dopiero ostatnie 5-7 lat to jest taki najwyższy poziom rozwoju tych technologii płatności mobilnych. I mało osób wie, że zarówno Apple Pay, jak i Google Pay nie były do końca stworzone tylko po to, żeby płacić telefonem za pomocą interfejsu NFC. Chodziło przede wszystkim o płatności mobilne, internetowe. Chodziło o to, że możemy zapłacić o dowolnej porze, na dowolnej stronie internetowej czy w dowolnej aplikacji właśnie za pomocą tego systemu. Nie chodziło tylko i wyłącznie o wyciąganie telefonu i płacenie terminalem, ale właśnie płacenie zdalne z poziomu telefonu, co jeszcze niedawno, ja pamiętam takie czasy, Pyszne.pl już było, już tam można było zamawiać jedzenie, ale płatność telefonem, jakby z poziomu telefonu, płatność mobilna była niemalże niemożliwa. Nie było wtedy Blika i Google Pay i Apple Pay naprawdę raczkowały, więc też był taki moment, że te płatności mobilne no nie działały do końca tak, jak działają dzisiaj. Plus jest taki, że ani Apple, ani Google nie pobierają prowizji od użytkowników końcowych, czyli klientów, przynajmniej na razie, ale gruby hajs bulą oczywiście inne podmioty, które w tych płatnościach biorą udział. I generalnie tutaj taka mała rada i coś, co ogólnie może pomóc nam jako całemu społeczeństwu. Czyli jeżeli macie możliwość, to płaccie gotówką, szczególnie w jakichś małych, lokalnych biznesach, gdzie prowadzą ten biznes prywatni ludzie. Jeżeli płacicie gotówką, no to po prostu ta gotówka, cała kwota zostaje u nich, nie muszą się oni dzielić z nikim żadną prowizją, czy to z operatorem płatności, czy z Applem, czy z Googlem, czy z Vizą, czy Mastercardem, czy z dostawcą terminala, z kimkolwiek. Po prostu 50 zł, jeżeli zapłacicie na przykład, to 50 zł zostaje u nich w całości. A jeżeli 50 zł przerzucimy przez cały system bankowy, no to po prostu to 50 zł kiedyś zniknie, no bo tutaj jest jedna prowizja, a tutaj druga i powtórzymy to razy kilkadziesiąt, no i nagle 50 zł zniknęło, no bo przeszło przez te wszystkie systemy, przez tych wszystkich operatorów i zamiast być tym banknotem 50-złotowym, no to przepadło na wszelkiego rodzaju prowizje. A więcej o tym opowiadałem też w odcinku o ciemnej stronie płacenia telefonem na kanale Technostrefa. Większość użytkowników iPhone'ów ma naprawdę niewiele wolnego miejsca na swoich telefonach. Zresztą androidowcy również często mają naprawdę nieźle zapchany telefon. I to oczywiście nie jest dobra sytuacja z wielu względów. Raz, że nie macie miejsca, a dwa, że telefon może wtedy nieźle zwolnić, jeżeli pamięć jest w nim zapełniona, nie można instalować nowych aplikacji, nie ma miejsca na nowe zdjęcia itd. Ale jest to za to idealna sytuacja dla dostawców usług. chmurowych. iCloud zawitał na salony wraz z premierą iPhone'a 4S, było to w 2011 roku, natomiast Google Drive miało swoją premierę w roku 2012, a wcześniej powstały takie usługi chmurowe jak Dropbox, czy OneDrive również tam się gdzieś w międzyczasie pojawił od Microsoftu. I od tego czasu minęło tyle lat, a Apple dalej nie daje możliwości całkowitej rezygnacji z iClouda i to pokazuje tylko, jak bardzo są pazerni. Chcą, żeby ich użytkownicy byli uzależnieni od tego iClouda. Jak tam swoje zdjęcia i filmy zaczną ładować, to wyjść z tego praktycznie się już nie da. No a dla nich to jest po prostu żyła złota, no bo co miesiąc za to miejsce trzeba płacić. A teraz myślę, że przewrotna informacja: iCloud opiera się w dużej mierze na serwerach Google'a. Podobno Apple trzyma u Google aż, uwaga, 8 eksabajtów danych, czyli 8 milionów terabajtów zdjęć prywatnych osób i nie tylko. Ja nie trzymam swoich danych w chmurze, ponieważ uważam, że są to dane mocno ulotne. To prawda, że dysk też może doznać przepięcia i może wszystko z niego wylecieć, ulecieć, ale jakoś pewniej czuję się, kiedy nie są te moje dane prywatne, przynajmniej udostępniane gdzieś w internecie. Technoporada. Ale czy wiesz, że możesz przesyłać ogromne pliki bez użycia chmury? Jedna ze stron internetowych pozwala stworzyć łącze pomiędzy twoim urządzeniem a urządzeniem osoby, do której chcesz przesłać jakieś dane, teoretycznie bez cudzych serwerów po drodze. Wystarczy w miarę stabilny internet i odpowiednia konfiguracja. Jest to fajna alternatywa dla ograniczonego Google Drive'a czy iClouda. A ja przyznam się też szczerze, że u nas w Technostrefie do takiego szybkiego przesyłania plików korzystamy bardzo często z WeTransfera, który również coraz bardziej ogranicza możliwość przesyłania plików przez tę usługę, no bo jak wiadomo też chcą sprzedawać płatne plany, subskrypcje itd. Słuchasz podcastu Technoranek. Jak ja kiedyś, dawno temu, jechałem na wycieczkę z rodzicami, no to nawigowało się za pomocą zwykłej fizycznej mapy. I generalnie w lepszych szkołach i w krajach, gdzie stawia się troszeczkę większy nacisk na inteligentną edukację, tak bym to określił, cały czas uczą dzieci korzystania z fizycznych map. Dlaczego? No dlatego, że w razie jakiejś apokalipsy, III wojny światowej, czy jakiegokolwiek innego kataklizmu, albo nawet po prostu blackoutu totalnego, co się może zdarzyć w każdej chwili, na przykład przez burzę słoneczną, czy cokolwiek innego, uczą tych dzieci korzystania z fizycznej mapy właśnie, żeby potrafiły nawigować. A co ja dzisiaj widzę? Czy to w Polsce, czy to nawet wśród lokalnych ludzi, którzy mieszkają w danym mieście od 20, 30, 40 lat, czy to w szczególności na wakacjach gdzieś, wszyscy mają cały czas nos w telefon i bazują na tym, co im Google Maps czy jakakolwiek inna aplikacja z mapami pokaże. Nie wspominam o tym, że wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy mają do tego dostęp, korzystają z nawigacji Google Maps czy jakiejkolwiek innej nawigacji, nawet jeżdżąc w tym samym mieście od wielu lat. No wiadomo, jest tam aktualna mapa korków, wypadków i informacje drogowe, których po prostu normalnie nie ma, więc jest to zrozumiałe, ale czy taka osoba, która codziennie korzysta z tych Google Maps do nawigacji, czy to pieszej, czy to samochodowej, kiedy nagle z tego korzystać nie będzie mogła, to czy dalej będzie potrafić przejechać z punktu A do punktu B, czy przejść z punktu A do punktu B? No właśnie. Google Maps powstało co prawda w 2005 roku, ale wtedy było tylko dostępne i wyłącznie na komputerach i w formie online, natomiast funkcję nawigacji ma od 2009 roku. Jednakże gdzieś dopiero tak po 2015 roku faktycznie szeroko zaczęto z tego wszystkiego korzystać. Zbiegło się oczywiście to z tym, że smartfony zaczęły się popularyzować, ale również, że zaczęły popularyzować się usługi takie jak Apple CarPlay, no i Android Auto w samochodach. No i o ile nawigację w smartfonie i Google Maps w smartfonach naprawdę zrewolucjonizowało myślenie wielu osób i zachowania wielu osób, to także po prostu zabiło wiele biznesów, które opierały się o właśnie sprzedaż dedykowanych nawigacji. Te cały czas się sprzedają, no bo chociażby w samolotach Garmin dalej prymuje, czy na statkach. Nawet nawigacje Garmina do samolotów mogą symulować ścieżkę podejścia do lądowania, tak jak robi to system ILS, to nawigacje Garmina mają właśnie taką wirtualną ścieżkę podejścia w trójwymiarze dla wersji nawigacji dla samolotów, ale cały czas też niektórzy kierowcy ciężarówek, czy nawet kierowcy samochodów osobowych korzystają z takich urządzeń. Ale znowu, mowa tutaj o Garminie, który przetrwał, natomiast wiele firm, które produkowało nawigację, po prostu upadło. Technoporada. Warto sprawdzić, ile płacisz za subskrypcje lub inne produkty czy usługi. Google Pay i Apple Pay mają to do siebie, że często doliczają do podstawowych cen danych usług swoją dodatkową marżę. Czasami jest to nawet około 30% i jak możesz się domyślić, Apple ma większą marżę niż Google. Co gorsza, nie zawsze jest to widoczne na pierwszy rzut oka przy dokonywaniu płatności, bo zazwyczaj podawana jest tylko finalna cena, a nie cena plus to, co bierze sobie Apple dla siebie. Najprościej to sprawdzić, wyszukując aktualną cenę danej usługi w internecie albo w procesie płatności, jeżeli jest taka możliwość, wybrać inną metodę zapłaty. Tym sposobem, jak spojrzysz na smartfonie z Androidem czy w przeglądarce, kiedy kupujesz YouTube Premium, jest inna cena niż kiedy robisz to na smartfonie Apple. Jeżeli o tym nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, to daj znać w komentarzu. No i teraz już wiesz i możesz dzięki temu zaoszczędzić. A swoją drogą jestem ciekaw, o której godzinie słuchasz lub oglądasz Technoranka, także też zostaw w komentarzu godzinę, będę wdzięczny. No i oczywiście subskrybuj, obserwuj ten profil, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Słuchasz podcastu Technoranek. Nauka języków to kolejny temat, który został zrewolucjonizowany przez aplikacje. Na początku była to dosyć dobra inicjatywa i faktycznie dużo z tego dobrego wychodziło, ale dzisiaj wydaje mi się, że w interesie na przykład Duolingo, które powstało w 2011 roku, jest to, żebyś języka się nie nauczył albo nie nauczyła, żeby po prostu użytkownicy jak najdłużej byli w aplikacji, a żeby byli jak najdłużej w aplikacji, to się mają jak najdłużej tego języka uczyć i tak dalej, i tak dalej. No. Jest to sprzeczne z ideą w ogóle powstania tej aplikacji. Duolingo osiągnęło sukces dzięki naprawdę skutecznemu managementowi. No i dzięki tym zjawiskowym akcjom marketingowym naprawdę zebrali niezłą rzeszę fanów, niemniej jednak moim zdaniem ta aplikacja się niestety popsuła. Tę platformę powinien znać każdy, bo mimo, że jest w dużej mierze darmowym programem, to w wielu branżach jest standardem, ale co ciekawe niekoniecznie wśród grafików, a raczej osób z zupełnie innymi specjalizacjami. Canva udowodniła, że program graficzny może być banalny w obsłudze. Zero skomplikowanych narzędzi, proste dostosowywanie grafik i co najważniejsze wbudowana biblioteka obrazków, oczywiście głównie płatnych, ale jednak. Tak prosty zamysł, a jakoś niewiele firm na to wpadło i zrobiło to dobrze. Mam wrażenie, że do tej pory ciężko o konkurencję dla tego programu. No i oczywiście najważniejsze jest to, że jest to wszystko w formie online, więc nic nie trzeba pobierać. No i naprawdę, do dziś jestem pod wrażeniem, jak z prostych i darmowych elementów różni ludzie potrafią w Canwie tworzyć naprawdę ładne grafiki, miniaturki na YouTube'a czy całe prezentacje. No to teraz o zamawianiu jedzenia, z którego pewnie większość osób korzysta w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, no to już takie to popularne nie jest, czyli jakoś połowa Polski generalnie będzie wiedziała, o czym doskonale mówię. Możemy od tak dostać jedzenie. Czasami gorszej jakości, czasami lepszej, czasami zimniejsze, czasami cieplejsze, czasami droższe lub tańsze, ale jednak mamy to po prostu za pstryknięciem palca. Już nie mówię o dostawie zakupów, ale zaczęło się to wszystko od Pyszne.pl, które powstało w Polsce. Tak, Pyszne.pl to była polska firma, już dzisiaj nie jest. W 2008 roku po prostu dwóch typków stwierdziło, że zrobią taki portal. Tych generalnie portali konkurencyjnych w tamtym czasie zaczęło potem rosnąć jak grzyby po deszczu i było ich więcej. Później Pyszne.pl zostało wykupione przez holenderską firmę Takeaway.com, no a później do tego wszystkiego zostało też wciągnięte Just Eat, które powstało w Danii. No i teraz mamy oczywiście wielki konglomerat, tak jak mamy konglomerat Uber, Booking, o właśnie, o Bookingu jeszcze nie mówiłem, no i właśnie Pyszne. To jest po prostu coś, co robi wrażenie. Tak samo Uber robi wrażenie. Możemy w dosłownie chwilę zamówić taksówkę bez dzwonienia do jakiejkolwiek korporacji taksówkowej i cały czas mamy podgląd, gdzie ta taksówka jest, jak szybko do nas dojedzie i tak dalej. Wiadomo, że Uber też się trochę popsuł i te inne usługi przez różne komplikacje. Nie będę w to wnikał, ale to, o czym powiedziałem a propos Pyszne.pl, zamyka nam ten dzisiejszy temat. Czyli, że mamy dostęp do wielu rzeczy w mgnieniu oka z poziomu smartfona. I to jest ta cała moc tego telefonu. To jest to, dlaczego telefon jest takim super fajnym narzędziem, jeżeli tylko z niego mądrze korzystamy. No bo w dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt minut możemy zamówić taksówkę, możemy zamówić jedzenie i zrobić wiele innych różnych rzeczy, jak na przykład pokój w hotelu, Booking, wiadomo, Airbnb, te usługi również jeszcze jakiś czas temu nie istniały, a dzisiaj większość osób właśnie przez to zamawia te różne usługi. No bo kto dzisiaj dzwoni do korporacji taksówkowej, żeby zamówić taksówkę? Kto dzisiaj dzwoni do hotelu, żeby dokonać rezerwacji? Kto dzwoni w końcu do restauracji, żeby zamówić jedzenie? No dobra, mi się czasami zdarza, ale większość osób, szczególnie tych z generacji Z czy z generacji Alfa, w życiu by nie pomyślało, żeby zadzwonić, tak? Robią to wszystko z telefonu. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, czyli o generalnie całym świecie fitnessu i takiej kultury mierzenia aktywności, kalorii, kroków i tak dalej. Oczywiście ten świat fitnessowy miał wiele faz, no bo była ta faza przed 2000 rokiem, czyli Arnold Schwarzenegger i wszyscy jego naśladowcy, ale siłownia kojarzyła się z takimi karkami osiedlowymi, szczególnie w Polsce, i nie było takiej kultury fizycznej w ogóle w naszym narodzie. Później właśnie po 2010 roku zaczęło to się tworzyć na nowo. Wydaje mi się, że dużym motorem napędowym tej całej kultury fitnessowej, tego mierzenia kroków, były właśnie smartwatche, które na tę aktywność, na te tryby treningowe, na mierzenie kroków miały nacisk. No i głównym urządzeniem, które się do tego przyczyniło, ze względu na swoją cenę i po prostu zalewało rynek i nadgarstki naprawdę wielu osób, i do dzisiaj wiele osób nosi te urządzenia na nadgarstku, są to mianowicie wszelkiego rodzaju fitbandy, opaski fit, a najbardziej flagowym przykładem jest oczywiście Xiaomi Mi Band, który swoją premierę miał w 2014 roku. I dzisiaj, gdzie się tylko nie obejrzeć na ulicy, to ktoś jakiegoś Mi Banda na nadgarstku ma. Niezależnie czy jest to osoba starsza, młodsza, kobieta czy mężczyzna, wiele osób przekrojowo patrząc po społeczeństwie, również oczywiście w Polsce, właśnie te Mi Bandy cały czas nowsze lub starsze na nadgarstku nosi. I na koniec mam jeszcze jeden taki ciekawy wniosek, że z mojej perspektywy, no nie jestem jakiś stary, mam 30 lat za chwilę, więc no faktycznie już trochę stary jestem, ale nie jakiś super stary. Ja pamiętam ten świat bez całej tej technologii, bez telefonów, bez smartwatchy, bez Google Mapsów, bez płatności mobilnych, bez Ubera, bez Pysznego, bez Bookingu, bez tego wszystkiego. Pamiętam to jak dziś, no bo sam z tego świata korzystałem, sam te wszystkie rzeczy robiłem w sposób, można powiedzieć, analogowy. Większość młodych ludzi, która dzisiaj z tego wszystkiego korzysta, nie tyle nie urodziła się i nie zaznała nigdy i nie zazna tych czasów analogowych, ale jest młodsza niż te wszystkie rewolucyjne rozwiązania, o których dzisiaj opowiadałem. I to mi naprawdę rozwaliło mózg. To, że się dzisiaj noworodki dosłownie rodzą z tabletem w ręku i już od drugiego, trzeciego roku życia potrafią obsługiwać telefony dotykowe, tablety i tak dalej, to pal licho, to naprawdę pal licho. Spójrzmy tylko na to, że ci wszyscy nastolatkowie nawet, te wszystkie dzieci, które teraz są dziećmi, za chwilę będą dorosłymi, oni zupełnie nie mają pojęcia, jak to wyglądało wcześniej, i jeżeli kiedyś dojdzie do tego, że tej technologii zabraknie, że będzie jakiś spory kryzys, to nie będą miały pojęcia, jak z tych wszystkich analogowych rzeczy korzystać, a my, ci nieco starsi, czy w ogóle jeszcze starsi, najprawdopodobniej będziemy mogli, czyli jeszcze nie jest tak źle z nami i może jednak przeżyjemy. Taka pozytywna myśl na koniec, a przed nami jeszcze techno-zadanie. Techno-zadanie. Daj znać w komentarzu, z której z tych rzeczy, platform, aplikacji, usług, o których dzisiaj mówiłem, używałeś, korzystałaś, zanim były popularne. No ja na przykład założyłem Instagrama w roku 2013. Korzystałem z Pyszne.pl, jak tylko miało swoją premierę i było możliwe do zamówienia w Poznaniu. No i także korzystałem z Ubera, kiedy tylko do Poznania wszedł. W pierwszy dzień, kiedy Uberem można było jeździć, pamiętam, to było jeszcze super takie fajne, bo pierwszy kurs mógł być dowolnie długi i chyba nawet był za taką jakąś bardzo, bardzo niską cenę. No więc z tych rzeczy korzystałem. Ciekaw jestem, jak to było u Ciebie. No i może z taką pozytywną myślą na dzisiaj Cię zostawię. To wszystko. Na razie. Pa, pa.